Taniec z gwiazdami, Sebastian Karpiel Bułacka miał fory w show. Wszystko wygadał. Sebastian Karpiel Bułacka zdecydowanie nie jest celebrytą, który zawzięcie walczy o zainteresowanie ze strony mediów. Niedawno muzyk wydał nowy album i tylko dlatego znowu zrobiło się o nim głośno. W związku z tym, pojawił się jako gość w programie Talk Show serwisu Na Temat. PL, w którym postanowił opowiedzieć nieco więcej o swoim życiu i karierze. Sebastian Karpiel Bułacka w rozmowie z dziennikarzami opowiedział nie tylko, jak wyglądał proces tworzenia nowej płyty, ale również rozgadał się na temat swojego udziału w Tańcu z Gwiazdami. Okazuje się, że muzyk wielokrotnie otrzymywał zaproszenie do zabawy w show. Podczas wywiadu wyznał, że produkcja miała zapewniać go nawet, iż nie odpadnie jako pierwszy. Miałem 6 razy propozycję, żeby wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. I za każdym razem odmawiałem. A była to łatwa droga do popularności. Tym bardziej, że gwarantowali mi, że tam będę jak najdłużej, zdradził Karpiel Bułacka. Muzyk dodał, że nie widzi się w roli tancerza, który ma na sobie charakterystyczny strój. Nie wyobrażałem sobie siebie w roli tancerza, ubranego w te wszystkie koronki. Nie odnalazłbym się w tym kompletnie, powiedział Sebastian. W jednym z wywiadów Sebastian Karpiel Bułacka wyznał, że najważniejszym w związku jest porozumienie, kompromis oraz modlitwa. Według niego relacja bez tych elementów skazana jest na porażkę. Muzyk znajduje rozwiązanie wszystkich konfliktów w modlitwie. Karpiel Bułacka dodał, że trzeba modlić się za siebie nawzajem w małżeństwie. 46-latek w trudnych momentach życia zwraca się do Boga i po jakimś czasie zawsze wychodzi na prostą. Polega ona przede wszystkim na umiejętności kompromisu. Jeżeli obie strony nie potrafią odpuścić, to małżeństwo nie ma szans. Ja znajduję u siebie klucz do rozwiązania wszelkich konfliktów w modlitwie. Trzeba się modlić za siebie nawzajem w małżeństwie. Ile razy coś się źle u nas dzieje i się pomodlę, to po jakimś czasie wychodzimy na prostą. Tego się trzymam, powiedział Sebastian Karpiel Bułacka w rozmowie z Dziennikiem Polskim.